Marcin Held, Satoshi Ishii, Marcin Tybura. Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marszałkiewicz, IndyCashP, znajdujemy się w hotelu Marriott po ceremonii Heraklesów 2020. Za mną Jan Bochowicz, witam serdecznie. Witam, dzień dobry, uszanowanie. Widzę, że dostałeś zestaw do robienia bicepsu, dwie statuetki. No, także spoko, równe będą. A jak oceniasz ciężar? Bo wszyscy mówią, że ciężkie. No ciężkie, ale ty już wiesz, tak jak mówię, taki ciężar można dźwigać. To jest przyjemny ciężar. Powiedz w takim razie, czy zaczyna się przyzwyczajać do tego, czy dla Ciebie każda statuetka, każde wyróżnienie na nowo to jest zawsze dodatkowe, większe emocje, czy to już staje się powoli normą i zaczyna może nudzić? Nie, nigdy się to nie znudzi. Emocje są zawsze, bo nigdy nie lubię tych przemówień z tej mównicy, zawsze, wiesz, nigdy nie wiem co powiedzieć, stresuję. Także emocje zawsze, nie, zawsze się cieszę, no bo wiem, że wiesz, no zasłużyć na zawodnika roku publiczności, no to jeszcze bardziej to jest coś, no, to dużo znaczy, no bo wiem, że kibice to oglądają, cieszą się tym i przeżywają to ze mną, także no mega. W takim razie chciałbym zapytać, to nie będzie proste pytanie. Co dla Ciebie znaczy więcej? To, co otrzymałeś dzisiaj od kapituły Heraklesów, czy nominacja i siódme miejsce od przeglądu sportowego? Wiesz co? Wiadomo, że ciężko się odpowiada na takie pytanie, no bo tu trzeba jakoś wybrnąć politycznie. Także dla mnie najważniejszy jest pas UFC. O, sprytnie, sprytnie. Tak. Dobrze, w takim razie, Janku, kiedy wylot? W czwartek, 6 rano. To wasz pomysł, czy UFC tak narzuca? Nie, ja chciałem tam być 2,5 tygodnia przed walką, tak jak zawsze, jak jest taki wylot daleki za ocean, te dwa tygodnie potrzebuję, ponad dwa tygodnie, znaczy potrzebuję 10 dni, ale dla pewności, wiesz, jest to zawsze te troszeczkę więcej, żeby się przestawić, złapać klimat, żeby później nie było, że mnie przytka, co już gdzieś tam kiedyś w przeszłości miało miejsce. Wiadomo, jaką temperaturę tam zastaniesz? No, telefon mówi, że jakieś 20 stopni w dzień, więc spoko. W takim razie jeszcze powiedz o ten najgorętszy temat, czyli twoi sparring partnerzy. Widzieliśmy Kamila Rutę, a nie tylko. Powiedz w takim razie, czy faktycznie komuś się udało pomóc na tyle, aby tego Izraela troszeczkę poudawać, czy nie? Oczywiście miałem sparring partnerów, wiesz, i lżejszych kickboxerów, jak właśnie Radek Paczowski, Kamil Ruta. Jeszcze teraz był taki chłopak z Poznania, też fajnie no, kopał i boksował. No Izu wiadomo, bo Izu najbardziej go przypominam pod względem wzrostu i zasięgu. Jest cięższy, ale fajnie go symulował. Robiłem też z lżejszymi takimi, wiesz, po 70 parę kilo, 80, żeby tą szybkość poczuć, żeby te nawyki takie szybkości zrobić. Także będę gotowy na każdy scenariusz, bo ja nie wierzę, że on będzie lżejszy. Mi się wydaje, że on będzie bliżej mojej, bliżej tej będziemy zbliżonej wagi, także wydaje mi się, że będzie też za tym razem wolniejszy, ale mówię, ale jestem gotowy na wszystko, na to, że będzie bardzo szybki, nawet, że będzie cięższy, no albo, że będziemy ważyć podobno. Na koniec powiedz, czy kontuzja Christmana to twoja robota? Christmana nie. Tak, bo wypad niestety z armii Fight Night. Nie. Christman to nie ja. Christman to nie ja. Zawsze nikt nie winny. Dobrze, Janek, jeszcze raz gratulacje też od nas. Głosy nasze też leciały na Ciebie. W naszej kapitule wewnętrznej również wybraliśmy Ciebie. Nagroda będzie jak zwykle po walce, bo wtedy z tej nagrody będziesz mógł w pełni skorzystać. Okej, dziękuję bardzo. Czekam, bo te są, wiesz, te też są ważne. Te są cudowne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.